Proszę Państwa, dzisiaj zobaczymy najgłupsze akcje w League of Legends. Niekoniecznie prawdziwe. Czyli moje. To jest fake, na 100%. Dobra, Captain, czy to jest fake? Tak, to jest fake. To jest zdjęcie z typu, więc ich matka nie miała. Uwaga, Yasuo buff. Podoba mi się beat w tym nagraniu. Gdyby Yasuo faktycznie miał taką mechanikę, to bym grał. Ej, ale wyobraźcie sobie inne ult, na przykład ult MF-ki, czy jakiś inny. Wow, ult MF-ki! To było zajebiste. Ale coś było takiego, jakaś postać miała wyjść, co miała takie portale, nie? To się nazywa Hextech Day. Chłopaki tego nie wiedzą, ale na początku gry dostali ode mnie po 5000 RP. Sęk w tym, że za każdym razem, kiedy się zaśmieją, tracą 100 RP. Zobaczymy, ile uda im się zachować do końca filmu. Przepraszam, co? Wspominałem, że to będą fejkowe akcje, więc to będą fejkowe akcje. A to nie jest fejkowe. No co ty? Jaka kuźwa, zaraz ligę odpalam i sprawdzam to. Ale to naprawdę było możliwe? Tak, to dalej jest możliwe. To nie jest błąd Akshana, tylko błąd terenu. No, że na przykład, no po prostu. Przerywamy ten materiał, żeby nadać ważny komunikat od sponsora dzisiejszego filmu. Diablo Chess. Na pewno ich znacie. Ich logo widzicie w każdym moim odcinku tuż nad moim garbem. Popatrzcie tylko na tego bad boya. Super wykonanie, świetny design, wysokiej jakości materiały, dbałość o szczegóły. No po prostu Diablo Chess. Diablo Chess to marka stworzona przez profesjonalistów, którzy na fotelach gamingowych znają się najlepiej. Dlatego oprócz tego, że fotele wyglądają nieziemsko, to są do tego też mega wygodne. Łączą estetykę z wygodą i zdrowiem twoich pleców. Na przykład poprzez dodawanie takich poduszek, wsparcia dla dolnej części twojego kręgosłupa. A i wybaczcie, tam pewnie były jakieś włosy, ale no, mam psa, nie? Fotele są dostępne w 3 rozmiarach, dlatego na pewno dopasujesz je do siebie. Mamy wersje dla dzieci, klasyczne, czyli takie jak mój, no i king size. Sprawdź fotele Diablo, od firmy numer 1 w Europie. W opisie znajdziecie kod, dzięki któremu przy zakupie Diablo Chess dostaniecie 3% zniżki. Także klikajcie w link w opisie i sprawdźcie Diablo Chess. A teraz wracamy do filmu. Na 100% prawdziwe, to musi być prawdziwe. Real. Ale zauważ, jakby były inseki wtedy, w sensie... No w sensie w każdą stronę, przynajmniej bym trafił chociaż raz. Bez uwypi... dalej stąd. Ojej! To jakiś koszmar. Jakbym widział kibiców w Krakowie idących na mecz. Bezu, co powiesz o tym? Urzekło mnie. No dobra, to na razie. To jest potężne. Też tak robiłem, Yasuo, na practice toolu kiedyś sobie. To jest na 100% prawdziwe, bo można to robić, bo na practice toolu. Ja Boga mam, naj. Attack on Titan, a propos. Coś za szybko HP mu spadło. A to jak spod Gwinsa to był. No to fake, to fake, dobra, no to fake. Ale głupie! Hitbox postaci zawsze się znajduje na jej dole, więc jak dodżujesz na przykład też, to lepiej się opłaca iść w dół niż w górę dodżuj. A bo jak rzucasz screenshotami, to zawsze w dół, bo jest większa szansa, że to... The more you know! O nie! O to jest o nie! To jest prawdziwy koszmar. To w sumie to jest Hekalim? Co to? A nie, to jest Lux. To jest Lux! Ja myślałem przez chwilę, że to może być Lilia, ale nie! Co to kurwa jest? Ale to zajebiście na przykład sobie obserwujesz całą linię. Na minimapie... To widzicie kawałek prostokąta, jaki jest chyba długi. Ej, to właściwie ta minimapa mu teraz zasłania więcej niż mu mówi, więc powinienem wyłączyć. O kurwa, tu jest ale jakość. To jest mój Sionik. Czemu to znowu jest nagrywany monitor po prostu? Ty, czy to jest na TikToku? Ja to jeszcze bym się teraz... To jest taka jakość. O kurwa, mań. Podpalone załatwione. Przepraszam, musiałem. To też jest nagrywane telefonem. O kurwa, nie. 10 striksów. O nie. Nie, to jest 10 striksów. To jest practice tool. Aż do momentu, jak tu się pojawiła ta, to myślałem, że jest prawdziwe. O kurwa, mokry Sendariusa. Barona załóżmy. Nie. Co do kur...
Hexakill! Jak ty powiedziałeś, że zaultuje balada, już tak się nie wiem, bo ja wiedziałem, co nadchodzi. To się powinno robić każdym graczem Teemo i każdym graczem Lux na supporcie. O, to jest potężne. No, to widziałem. To akurat jest prawdziwe moim zdaniem, tylko chłop se tutaj podmienił skina. Tak, to jest prawdziwe. What? O, kurwa, jaki... Co? Jaki kamień? A czemu... Ej, no o co chodzi? To moja twarz właśnie teraz. Weź to odpal na połowie speeda, jeśli możesz. Ej, czekaj, mogę to zrobić tutaj? Wow! Ultimate Experience! League of Legends 3D! Uuu! Mami! Ło kurde! Kurwa Ewangelio! Wow! To jest Slenderman po ewolucji. A to jest jakiś skin normalny? Tak, to jest Debonair. To jest zajebiste. Ale się minęli. Ej, no jak? Co? Aha! A jak on tak nawrócił? No albo to zrobił manualnie przez bont, albo skrypty zainstalował. Prawdopodobnie. Czyli true. Czemu to jest Jarvan na koniu? To jest Garen. To jest Jarvan na Garenie. Co? Jeszcze z Yumi ma. Ale to jest Hecarim. Jakby się nazwali tą kreaturę? Jarvaren. Garen. Nie, to nie jest nic z tego. O kurwa. Ej, dobra, to jest Cho'Gath czy Aurelion? Cho'Gath. Gdzie ty Aureliona tam widzisz? No bo taka morda, zobacz. No! Odor, odor. Wow! Aatrox zyskuje rozmiar jak odpala ulta? Tak, tak. ale raz. Te fejże to zajebiste. Co? To nawet jak na fejkowe to jest imponujące. Jeszcze Karthus! No nie! Batik zabił! O kurwa, nie, ja nie wiem, po prostu tu się tyle dzieje. Jakie tu synchronizacja musiała nastąpić między nimi. Co ty wiesz o synchronizacji? To się nazywa osu w League of Legends. Mejne z rana tak świszą, kurwa. Hej, ma! Cicho pierdole! I wszystko trafia, nie? No CD Xacks. To jest leciało. To jest kiedy mucha ci wleci do pokoju. Ile? Wow! A teraz wyobraź sobie reakcję komputera Arkana, jakby takie coś weszło do gry. Komentatorka. Rolę się wczułem, też zacząłem szczekać, przepraszam. Aj no, psy tak mają, wiesz jak jest. Jebu. O co chodzi z tą buzą? Kurwa, co? O nie, będzie jakiś Graves. To będzie Slash. Wow, wiecie jak z Graves to jest. Prawdziwe 100%. Zabił Flashem. No, to Flash zadaje 200 damage'a, pamiętajcie. Co? Zdrada! Tu będzie też jakaś zdrada? Herald go zabije, tego Gravesa. Nie. Blisko byłem. Zabejcie się w kukły. What? Ale by była beka, jakby tutaj się pojawiły jakieś umiejętności tej kukły i by się okazało, że one tak naprawdę są potężne. What? To nie jest fake, tak działa Shaco na początku sezonu. No nie! Wow! O, widać, że to solo queue. Przecież to można rysować. Czy powstanie kurwa? Zobacz. A, nie ma. Aha, dobra, kurwa. Taki Garius, tak? Albo Darren. Te dźwięki łyżki mi wystarczą. To jest Ani, to jest Nasus. To jest Secik, to jest Gue. Kręcie jak Garen, kręcie jak Garen. O nie! O nie! Nie! Koszmar w chuj. Nie jestem Furasem, ale to jest kinda hot. Co? Stop! Przychem mi siada. Nie, nie powinniśmy oglądać Aatroxa w takim stanie. Ja metę! Do mnie, moja desko. Do mnie! To trochę go będzie jeszcze. O. No co tam się co to się dzieje? Miziomko po plece? Zobaczcie, co to jest w tyle po prostu. A czemu oni giną? Mają włączone autoregeneracje.
trzogi. To jest najlepszy klip na razie. Ja mam dość, poddaję się. Kurwa, Oliber. Wyobraźcie sobie, że jest trzecia w nocy, gacie w lesie i to wyskakuje wam z krzaku. Nie! Nie! Ciekawe, jak Bydgoszcz będzie wyglądać. Ej, no halo! O, to jest powtórka, nie będzie widać. Minion Andrzej! Kurwa, ale potężny! Ciekawe, czy to się okaże jakiś Darius czy coś. What? Ja! Wow. Jakiego flipa co? Nie! Co oni mają z tą Kasiopeją biedną? Co? Zoe to jest. O nie! Nie, jak on źle wygląda! Taki słoniak taki! Ciup! Czekaj, to jest moja miniaturka, którą chciałem zrobić do chowanego. Oddaję, oddaję! Co to jest za postać w sumie? Amumu? A to to! Co to za Grom dostał jakieś buffy? Ej, właśnie Veigar, lol! Ale to akurat pasuje do Veigara. Ej, 100%. To jest inkubator! Co? Inkubator! Inkubator! Patrzcie to! To jest Olaf. Inkubator, który rzuca toporami. Kopiuj od nas, kopiuj od nas! No właśnie. Ej, no nie wiem, w którą stronę patrzeć, to wszystko jest pojebane. Czemu ten szczur jest na plecach? Oooo! Czemu to jest Yumi z dobrym buffem? Ej, to jest faktycznie Yumi, co tam była pod tą wieżą. No właśnie, nie? Miła niespodzianka. O nie, to wiem, co to będzie. Szkoda, że tak nie działa, szczerze mówiąc. Wait, co tu się? To jest do k***y. Ale ile damage'a? One Punch Guy. One Punch Guy, kła. A, dobra, mogłem się tego spodziewać, okej. 42 tysiące. Okej. Na początku tego filmu każdy z was miał 5000 RP. Za każde zaśmianie się traciliście 100 RP. Shao pozostało tyle, Kaptynowi pozostało tyle, Netimu pozostało tyle. Gratulacje, to są wasze wygrane. Ja się przez drugą połowę praktycznie śmiałem. Subskrybujcie ten kanał, bo lecimy po 100k. Już jest blisko, pa pa. Mój Twitch. Mój też. Kaptyn. Mój dick.